Niemieckiej firmy Sennheiser nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Mają w swojej ofercie m.in. bardzo chwalone takie topowe słuchawki TWS z serii Momentum, ale mają również tańsze propozycje, jak na przykład słuchawki Sennheiser CX Plus True Wireless. Skąd mi się je udało załatwić? Ano tak jak zawsze, od Komputronika, czyli partnera tego kanału, jeśli chodzi o materiały związane ze sprzętem audio. Więc link do oferty na te słuchawki znajdziecie w opisie. A teraz przyjrzyjmy się, czy w zasadzie ja się przyjrzę, czy warto wydać na nie aż 600 zł. No dobrze, powiem Wam od razu, bo zabrzmiało to trochę tak sztucznie. Moim zdaniem nie warto wydać na nie 600 zł. No ale zaraz wszystko wyjaśnię. Bardzo podoba mi się etui słuchawek Sennheiser CX+. Jest małe i zgrabne. Wydaje się, że producent bardzo rozsądnie zagospodarował małą przestrzeń. Nie miałem też żadnych problemów z prawidłowym umieszczaniem w nich słuchawek, a o to czasami nie jest wcale łatwo. Dodatkowo etui mocno trzyma słuchawki w środku, tutaj oczywiście dzięki magnesom. Podobno natomiast plastik etui strasznie się po jakimś czasie rysuje. Ja tego na razie nie potwierdzam, no chyba jakoś wyjątkowo dobrze dbałem o te słuchawki, bo mi się na razie nie porysowały, no ale kto wie, co będzie za jakiś czas. Same słuchawki są schludne i niewielkie, ale takie nieco pufiaste, więc trochę wystają z uszu. Na początku dziwnie mnie łaskotały, ale później problem zniknął, więc może chodziło o nową gumę. Są lekkie, nie ciążą i nie ciągną uszu. Leżą w nich naprawdę spoko. Mają panele dotykowe z konfigurowalnymi gestami i da się za ich pomocą przyciszać oraz podgłaszać muzykę, co zdecydowanie na plus. Sprzęt nie wygląda tak ekskluzywnie jak seria Momentum, no ale cena jest zdecydowanie inna, niższa, więc się temu nie dziwię. Test headbangera, jak widzicie, słuchawki przeszły wzorowo, no ale to są te TWS-y dokanałowe, więc kompletnie się temu nie dziwię. Producent deklaruje 6 godzin pracy na jednym ładowaniu, jeśli włączymy system aktywnej redukcji dźwięków otoczenia ANC i 8 godzin, jeśli z tego systemu korzystać nie będziemy. No, powiem Wam, że mniej więcej te czasy są podobne, ale oczywiście standardowo, jak to w przypadku takich małych słuchawek bywa, jednak realne są nieco niższe, ale też dużo zależy od tego, jak głośno będziecie słuchać muzyki na tych słuchawkach. Ale naprawdę wynik moim zdaniem jest solidny. Te 6 godzin, 5,5 na włączonym ANC jest do wyciągnięcia. Dodatkowo jeszcze nadmienię, że etui pozwala naładować słuchawki jeszcze dwukrotnie, więc jak sobie pojedziecie gdzieś na wyjazd i znajdziecie tę chwilę czasu, żeby wrzucić sobie słuchawki i doładować, no to myślę, że powinny na ten wyjazd wystarczyć. Więc naprawdę czas pracy na jednym ładowaniu na plus. Słuchawki wyposażono w ANC, czyli system aktywnej redukcji dźwięków otoczenia. Jak na ten przedział cenowy, system działa dobrze, choć oczywiście do droższych soniaczy WF-1000XM4 czy AirPodsów Pro drugiej generacji nie ma startu. Sęk w tym, że nie do końca jest sens ten system uruchamiać i go używać, bo słuchawki tłumią pasywnie zaskakująco dobrze. Do tego stopnia dobrze, że kiedy wyszedłem w nich pierwszy raz z domu, to byłem przekonany, że mam włączone ANC. Tymczasem system był wyłączony, bo dziwnie te słuchawki, za każdym razem kiedy je włączamy, to ANC jest wyłączone. Pewnie chodzi o oszczędzanie energii, ale ja akurat lubię, jak sobie coś włączę, to żeby zostawało włączone i żeby mi nikt tego nie wyłączał, nie? Jak słuchawki Sennheiser CX Plus True Wireless brzmią? No powiem Wam, że bez korektora trochę płasko i nijako. Dla jednych to będzie plus, dla innych minus. Oczywiście ułatwia to zastosowanie własnych ustawień, ale nawet z nimi CX Plus cały czas sprawiają wrażenie słuchawek nie tyle neutralnych, co nieco wycofanych i spłaszczonych. Na każdym rodzaju muzyki grają tak samo, brakuje tutaj głębi i mocy. Scenie jest bliżej do wąskiej niż do szerokiej, a kodek aptX Adaptive niestety trochę kłuje cięciem pasm. Testowałem te słuchawki zarówno na Tidalu Hi-Fi Plus, jak i przede wszystkim na Apple Music, gdzie mamy bezstratną jakość dźwięku, bo ostatnio przede wszystkim i głównie korzystam właśnie z Apple Music i oczywiście na Androidzie, żeby było jasne i żebym mógł wykorzystać coś więcej niż te bieda kodeki iPhone'owe. Natomiast powiem Wam, że no rewelacji jeśli chodzi o jakość nie ma i tutaj przede wszystkim też na tak zwanym papierze, bo mamy tutaj kodek aptX Adaptive, który ma niższe opóźnienia względem starszego aptX HD, ale ma nieco niższy bitrate. Za to aptX Adaptive ma dwukrotnie niższy bitrate niż soniaczowy kodek LDAC.
I absolutnie nie robię tutaj z siebie jakiegoś audiofila czy człowieka, który wszystko potrafi wyłapać, bo tak nie jest. Natomiast no jednak na tym samym sprzęcie, jak słucham na tym samym Androidzie, słuchawki z LDAC na przykład, Soundcore Liberty 3 Pro, gdzie jest to LDAC, a na tych, no to ta jakość ucięta o połowę, jeśli chodzi o bitrate, no jest słyszalna, no bo tutaj faktycznie LDAC po prostu ma dwa razy większy bitrate, czyli rozdzielczość samego dźwięku. Ta niejakość, o której wspominałem, to moim zdaniem jest wada, bo wrażeniowo te słuchawki grają tak jak sporo modeli za 3-4 stówy, a trzeba przecież za nie zapłacić tych stów 6. Przeglądałem sobie opinie innych testerów i powiem Wam, że jestem nimi nieco zaskoczony, bo tam się pojawiają zachwalania, szczególnie szczegółowości pasma dolnego i górnego. Ja tego natomiast kompletnie nie słyszę. Takie Exercises in Futility 5 mgły może nie zachwyca brzmieniem i masteringiem, ale zauważyłem, że talerze Darkside'a w tym numerze stały się dla mnie takim porównaniem pasm górnych. No i tutaj w tych Sennheiserach to powiem Wam, że trzeszczą i gubią selektywność. W ogóle zauważyłem, że taka bardziej intensywna muzyka trochę się jednak na tych słuchawkach zlewa w jedno. I żeby było jasne, gdyby te słuchawki kosztowały 3 stówy powiedzmy, no to patrzyłbym na nie nieco inaczej, ale jednak od słuchawek za 6 stów oczekuję czegoś więcej. Albo mnie po prostu takie mniej znane firmy słuchawkami w tym przedziale cenowym po prostu rozpieściły. Jakość rozmów telefonicznych, okej, w porządku, można przez nie rozmawiać, dobrze się przez nie rozmawia, ale zauważyłem też, że większość słuchawek TWS po prostu oferuje to samo. Czasem lepiej przycina szum samochodów czy wiatr, czasem gorzej, te są po prostu okej. Aplikacja do tych słuchawek nazywa się Smart Control i jest przeciętna. Choć oceny na Google Play ma słabiutkie. Ja zauważyłem, że co jakiś czas, kiedy do niej wchodziłem na telefonie, to musiałem poczekać, aż słuchawki się podłączą, mimo tego, że słuchawki były podłączone i ja słuchałem na nich muzyki. W aplikacji mamy info o poziomie naładowania słuchawek, jak również prosty equalizer. Jest opcja włączania i wyłączania ANC, konfiguracja paneli dotykowych na słuchawkach, taki po prostu klasyk. W sumie nie miałem z tą apką większych problemów, jest to okej, choć to ciągłe czekanie na połączenie słuchawek trochę wkurza. Zastanawiam się cały czas, co powinno być w półce cenowej około 600 zł, no bo tutaj w tych Sennheiserach mamy obsługę Bluetooth 5.2, mamy ANC, mamy też taki niby hi-resowy kodek aptX Adaptive, no i wszystko się w sumie zgadza, jest w porządku, no ale jednak mam wrażenie, że mniej znane firmy za takie same pieniądze robią po prostu słuchawki, które oferują więcej. I te słuchawki Sennheisera CX Plus True Wireless są po prostu w porządku. Niczym nie zaskakują, niczym nie zachwycają, nie ma takiego efektu wow. I to jest moim zdaniem największa wada tych słuchawek, bo można po prostu za takie same pieniądze kupić lepiej. I tutaj nie trzeba daleko szukać, bo na kanale pojawił się jakiś czas temu materiał o słuchawkach, które naprawdę mocno chwaliłem. Ja je mam, ja ich używam, nazywają się Anker Soundcore Liberty 3 Pro. I one brzmią po prostu lepiej. Może i są brzydsze trochę wizualnie, może i są większe, ale jednak brzmią lepiej. I nawet jeśli uznacie, że kwestia brzmienia to jest rzecz wrażeniowa, no to tam jest obsługa kodeka LDAC, który na papierze i w praktyce również ma po prostu dużo wyższą rozdzielczość dźwięku niż aptX Adaptive. Więc już z samego porównania obsługi tych kodeków wynika, że po prostu te Liberty fizycznie muszą brzmieć lepiej, no bo mają obsługę wyższej jakości kodeka z wyższą rozdzielczością. Na koniec testów tych zenków, jak to mówią, odsłuchiwałem sobie najnowszy album Katatonii. Katatonia ma zawsze bardzo dobrze zmasterowane, zmiksowane płyty. Dość selektywnie są poszczególne instrumenty nagrane. Ta muzyka nie jest taka bardzo mocna, intensywna. W sensie tam jest często sporo przestrzeni, dużo smaczków. I powiem Wam, że słuchałem na kilku parach słuchawek. Jednak na tych Sennheiserach trochę pewne rzeczy się gubiły. Ta selektywność, ta szerokość sceny, te smaczki. Więc w tym kontekście takiego trochę nijakiego brzmienia i no, o dziwo mało selektywnego, bo spodziewałem się jednak, że będą bardziej selektywne, te słuchawki mnie jednak rozczarowały. Czy je polecam? Nie. Czy je odradzam? Też nie. Są po prostu przeciętne w swoim przedziale cenowym. Można kupić lepiej, a tak brzmiące, tak działające słuchawki po prostu powinny być moim zdaniem tańsze. Słuchajcie, jeśli macie te słuchawki, no to dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia. Wyjdzie na to, że jestem głuchy. A moje social media na ekranie zapraszam do zasubskrybowania tego kanału Komputronikowi. Jeszcze raz dziękuję za podesłanie sztuki do testu. Tyle ode mnie. Słuchajcie, trzymajcie się. Na razie.